W międzyczasie dodaję plik gitignore, w którym wykluczam folder Node modules, aby tworząc nowego komita tutaj w source control, dodając zatwierdzenie do repozytorium, nie umieszczać po prostu tutaj Node modules. Ale to są kwestie związane, tak, tylko i wyłącznie z systemem kontroli wersji. Chciałem tylko, żeby to było jasne, skąd i po co wziął się ten plik gitignore, jeśli nie jest ci to. Stu, nie jest to dla Ciebie w 100% oczywiste. Dalszymi krokami, które mówiłem, że chcę podjąć, to użycie bazy danych i użycie ORMA Prisma. Niestety z tego co sprawdziłem, nie da się tutaj w wstablicy uruchomić prizmy, ponieważ pojawia się błąd i znalazłem też i kwestie związane z problemem z tym błędem po prostu Prisma nie jest być w stanie uruchomiona aktualnie w Stackblicu z uwagi na właśnie kwestię uruchamiania tzw. plików binarnych. Po prostu to nie działa w pryzmie. Nie działa w Stackblicu. Pryzma nie działa w Stackblicu aktualnie z tego co sprawdziłem. Więc musimy się po prostu przenieść na środowisko lokalne. Mam tutaj to samo co w Stackblicu, więc możemy sobie tu uruchomić npm randef oczywiście wcześniej tutaj też zainstalowany mam Note modules i w takim układzie, tutaj teraz localhost na porcie 3000, i tutaj mieliśmy rejestracja, To wszystko nam powinno już działać poprawnie, tak jak w stackblicu. Z tym, że teraz już właśnie nie musimy mieć tego web kontenera, z tym, że teraz możemy już sobie spokojnie zainstalować Prisma i korzystać z SQLite'a, z, z użyciem Prismy. Więc przejdźmy do dokumentacji, zobaczmy co tutaj musimy zainstalować. Na pewno musimy zainstalować po prostu e, Prismę. E, Prisma ma coś takiego jeszcze jak Prisma Client, Prisma Studio, więc będziemy mieli GUI, czyli graphical, e, Graphic User Interface, e, albo Graphical, w sensie jako przymiotnik, graficzny interfejs użytkownika. Czyli będziemy mieli w przeglądarce też podgląd na naszą bazę danych, która będzie właśnie w pliku, w jednym pliku jako SQLite. Więc zaczynamy od podstaw, baza relacyjna i instalujemy sobie po prostu pryzmę. Tutaj jest przykład z instalowaniem pryzmy z TypeScriptem. My nie używamy w naszym projekcie TypeScripta, więc instalujemy po prostu pryzmę samą w NPM i. Prisma. I po takiej instalacji będziemy mogli sobie zainicjalizować pryzmę przez NPX, czyli node Package Execute. Uruchomimy sobie zainstalowaną pryzmę i zainicjalizujemy schemat naszej bazy danych, czyli stworzy nam się automatycznie nowy plik pryzmy NPX Prisma Init. Powinien to wygenerować, i mamy już, jak widzisz, pryzma. Schema, Prisma. Przy czym w tym przykładzie mamy użycie PostgreSQLa. U nas będzie to SQLite, tylko musimy to sobie jeszcze sprawdzić, w sensie skąd wiadomo, jak użyć SQLite'a. Więc sprawdzimy SQLite w dokumentacji i sprawdzimy, jak wygląda połączenie z SQLite'em. Po prostu definiujemy sobie provider jako SQLite. I jako adres URL domyślnie pochodzący z zmiennej środowiskowej, nie będziemy tutaj łączyć się na przykład z Postgresem, więc ta zmienna env środowiskowa nam jest niepotrzebna. Natomiast tutaj zdefiniujemy sobie ścieżkę do pliku z naszą bazą danych. Czyli definiujemy po prostu file, a następnie to, gdzie ten plik będzie przechowywany. I jak się będzie nazywał? Nazwijmy to po prostu database. I możemy to nazwać z rozszerzeniem z SQLite, żeby było jasne, że jest to baza danych typu SQLite. I to nam wystarczy tutaj w definicji schema Prisma. Moglibyśmy jeszcze zainstalować rozszerzenie w Visual Studio Code, żeby nam to kolorowało składnie, żeby nam Visual Studio Code kolorował składnie. Ale w naszym przypadku nie będziemy tu na razie, albo i będziemy, bo będziemy sobie rozszerzać tą. Ten schemat. Więc wyszukajmy sobie rozszerzenia tutaj pryzma i zainstalujmy syntax highlighting, czyli kolorowanie składni, żeby po prostu mieć lepszy obraz na ten plik schematu. Tutaj jeszcze nam się instaluje to. Ale dobra, przejdźmy do kwestii SQLite'a. Tu już. Wszystko jest załatwione, możemy przejść do referencji i do tematu schematów, czyli schema referencji. I w schemacie definiujemy sobie po prostu, jak nasza baza danych ma wyglądać. W naszym przypadku będziemy mieli model użytkownika, czyli o, już nam się zainstalowało, no i już mamy kolorowanie, czyli definiujemy sobie tutaj zgodnie z dokumentacją. Data source, data i mamy tu już generatory. O, modele, czyli definiujemy sobie model. W naszym przypadku, właśnie model użytkownika i ten model użytkownika co będzie posiadał? Będzie posiadał na pewno id, które jest uniwersalne w kwestii definiowania, nie wiem, czy tutaj znajdziemy sobie taki przykład. O, tu jest atrybut ID, który jest uniwersalny dla baz danych w SQL, tych relacyjnych. Uniwersalny pod tym kątem, że jest unikalną wartością, czyli to nie jest na przykład tak jak login czy adres e-mail, który też jest unikalny, ale załóżmy, co jeśli. Pozwolimy użytkownikowi zmienić adres e-mail. No i pozwolimy mu też na zmianę adresu e-mail na unikalną, ale jeśli mamy jakieś relacje związane z tym adresem e-mail, no to nagle pojawi się problem, bo co wszędzie musielibyśmy aktualizować ten adres e-mail? A ID, z racji tego, że będzie po pierwsze unikalny, po drugie będzie takim właśnie kluczem głównym, jeszcze dodatkowo ułatwia, przyspiesza działanie bazy w kwestii, kwestii Wykonywania zapytań, takich jak na przykład wyszukiwanie. Po prostu unikalna wartość jest nam bardzo potrzebna w bazie, plus jeszcze unikalna niezmienialna. ID w tym przypadku tutaj będzie idealnym wyborem. Dodatkowo z ustawioną wartością default, czyli domyślną na auto increment, czyli dodawanie każdej, każdego nowego elementu w bazie danych w modelu user będzie nam zwiększało tą. Baz, bazową wartość inkrementacji ID, czyli pierwszy użytkownik będzie 1, drugi 2, trzeci 3. Nawet jeśli usunę użytkownika na przykład numer 50 i będę tworzył nowego, to nowy się nie utworzy już z numerem 50, tylko z numerem 51. Po prostu ta inkrementacja działa automatycznie w tle. Tutaj nie muszę się o nic martwić. Dalej mamy name string, znaczy w naszym przypadku nie name, tylko będziemy mieli login. I login będzie właśnie ciągiem znaków. Tak samo jak hasło, czyli password będzie stringiem. Przy czym login też jest unikalny, tak jak już zaznaczyłem, ale no, jeśli chcielibyśmy na przykład dać użytkownikowi możliwość zmiany loginu, no to login już nie może nam działać jako taki dzielony z innymi modelami, z innymi tabelami w bazie danych, na przykład z tabelą sesji. Nie moglibyśmy wtedy sobie tak swobodnie dzielić tej relacji, biorąc pod uwagę, że moglibyśmy edytować wartość loginu. I co jeszcze tutaj? Możemy sobie dorzucić wartość utworzenia nowego wpisu. Nie wiem czy tutaj znajdziemy taki przykład created add, czyli po prostu chcę mieć informację o dacie utworzenia. Nie widzę tutaj takiego dokładnego przykładu. Mamy updated add automatycznie utworzony, ale nic. No po prostu tworzymy sobie created add. I tu tworzymy sobie wartość typu czasowego, czyli date time, i wartość domyślna, czyli default, to będzie wartość now, czyli czas, jaki mamy teraz. Taki model nam wystarczy. Teraz musimy sobie tylko prizmę wrzucić do bazy danych, czyli uruchomić sobie NPX Prisma DB. PUSH, czyli wypychamy ten model, który stworzyliśmy, tworząc tym samym nową bazę danych. I jak widzisz, stworzył nam się plik tutaj, database SQLite. I jednocześnie będziemy mogli uruchomić sobie tutaj NPX Prisma. Będziemy mogli uruchomić sobie Studio, czyli pryzmowy yy, graficzny interfejs. Podglądu bazy danych. Jak widzisz, uruchomił się automatycznie na localhost podcie 55555 i uruchomi nam tutaj się ta strona automatycznie. I powinniśmy zobaczyć, co jest w naszej bazie danych. Mamy modele, mamy model user i żadnych informacji w środku, no bo oczywiście nie mamy żadnych danych. Więc teraz, jak te dane sobie wprowadzić z tego formularza rejestracji? No, w naszym pliku serwer JS w miejscu tu gdzie stworzyliśmy znaczy jeszcze nie stworzyliśmy ale zaczęliśmy tworzyć nowego użytkownika czyli API user i w tym miejscu gdy mamy już zahaszowane hasło możemy przejść do odpytywania Prisma client czyli biblioteki odpowiedzialnej właśnie za komunikację z bazą danych więc kwestia tego jak ten Prisma client wygląda Otwórzmy sobie dokumentację, sprawdźmy referencję Client Api i zobaczmy, jak możemy odpytywać sobie Prisma Client. Jakie mamy tutaj możliwości? Przewinmy trochę niżej. Tutaj O, i zaczynają nam się przykłady. Musimy sobie po pierwsze zaimportować Prisma Client, a następnie musimy utworzyć nowy obiekt używając konstruktora tego z Prisma Client. Tylko w naszym przypadku nie będzie to import, Tylko będzie to require, bo korzystamy z common jsa, więc po prostu const, Prisma, Client, require, i to będzie ekwiwalent importu. I jak już mamy Prisma, Client, no to jeszcze zainicjalizujemy sobie const, Prisma, Client, czyli utworzymy nowy obiekt w oparciu o tą bibliotekę i to wszystko. I teraz możemy korzystać z tego obiektu Prisma, Czyli tutaj pryzma, i następnie podajemy model, z jakim chcemy wchodzić w interakcję. W tym przypadku jest to user. Możemy używać małych liter i następnie możemy wywoływać zapytania na tym modelu. Zapytań jest wiele, takich jak na przykład utworzenie, create, delete, find, find unique. I oczywiście te wszystkie zapytania tutaj są w dokumentacji, czyli w naszym przypadku interesuje nas create. Tworzenie nowego wpisu, nowego rekordu w bazie danych i wygląda to w następujący sposób. Jest to e, pramis, czyli możemy rozwiązać pramis e, JavaScriptowy za pomocą await. Jesteśmy w, asynkro, w asynkowej, w asynchronicznej funkcji, więc e, w porządku, to nam zadziała. Następnie create i zgodnie z przykładem tutaj w create przekazujemy obiekt z kluczem data, data e, i w tym kluczu przekazujemy dane, więc obiekt, następnie data i następnie dane. W naszym przypadku dane takie jak login i password, czyli login, password. I tak stworzone zapytanie może nam zwrócić jakieś informacje, więc możemy sobie to e, przypisać do. Jakiejś zmiennej, tak jak tutaj widzisz, na przykład do zmiennej user, i wtedy to, co dostaniemy z powrotem, to będzie właśnie ten nasz nowo stworzony użytkownik. Oczywiście, password będzie tutaj zahashowanym hasłem, czyli password, hash, password. Ok. I to, co tutaj nastąpi po tak stworzonym użytkowniku, no to już jest. Temat, jakby rozwiązany rejestracji stworzenia nowego użytkownika. Z tym, że mogą tu wystąpić jakieś błędy. To znaczy, na drodze tworzenia użytkownika może się okazać, że tworzymy na przykład użytkownika z polem login, który już istnieje, czyli złamiemy tą zasadę unikalności albo stworzymy użytkownika bez hasła. Jeśli chciałbym, aby hasło było opcjonalne, to wtedy musiałbym użyć tej konstrukcji z wykrzyknikiem, czyli string nie byłby albo nie z wykrzyknikiem, albo z pytajnikiem. Z pytajnikiem, mój błąd. Tutaj pytajnik służyłby zgodnie oczywiście tutaj z referencją schematów. Tego sobie oczywiście nie wymyślam, tylko jeśli znajdziemy optional... O, tutaj mamy, jeśli nie podajemy pytajnika, no to nie jest to opcjonalne, tylko jest wymagane. Natomiast opcjonalne pole jest z pytajnikiem. Więc w naszym przypadku, jeśli wystąpią tu jakieś błędy, to wyrzucą one wyjątek. Więc powinniśmy wykonać sobie to polecenie wewnątrz bloku try catch. A jeśli wystąpi jakiś błąd, to to zwrócimy sobie tutaj error, czyli user not created. A tutaj, jeśli użytkownik zostanie stworzony, no to user created. Jednocześnie to już pozbywamy się tej części i mamy obsługę błędu z stworzonym użytkownikiem. Jeśli się chcemy do niego dostać, no to mamy już zmienną, czyli dostajemy na przykład ID zwrotne. Ale zobaczmy, jak nam to teraz zadziała w praktyce, już w połączeniu z formularzem. Strona nie może być osiągnięta, bo yy, no, mamy uruchomiony Prisma Studio. Muszę otworzyć nowy terminal. W tym momencie mam tutaj dwa terminale, yy, i w tym jednym uruchamiam oczywiście NPM DEV, żeby yy, uruchomić Fastify'a nasłuchującego na podcie 3000. Więc teraz mamy już działającego i załóżmy, że tworzymy sobie tego bazy LEGO, Bazylii 9.7, yy, jakieś tam super silne hasło. Oczywiście to pole tutaj hasła w rejestracji mogłoby być ustawione nie jako typ tekst, tylko jako typ password, żeby to hasło było niewidoczne w momencie wpisywania. Zarejestruj się user created. Tylko że error, bo oczywiście nie zmieniłem tutaj klucza w tym obiekcie, z error na sukces już powinno być w porządku, ale user created czyli wszystko powinno przebyć pomyślnie, może przesunę sobie tutaj tą pryzmę i wejdźmy do modelu user i co się dzieje? No w bazie danych mamy już bazy LEGO z hasłem, które jest właśnie zaszyfrowane i z datą utworzenia, więc no, wygląda na to, że wszystko działa poprawnie. Spróbuję zarejestrować jeszcze raz bazy LEGO user not created, no właśnie bo już Mam taki login, ale jeśli wybiorę jakieś inne, na przykład fullbar, to mam user created, odświeżam sobie bazę i mam nowego użytkownika w bazie danych. Dla przypomnienia, baza danych to jest tylko i wyłącznie ten plik database.sqlite. Więc jeśli usunę ten plik, no to po prostu stracę bazę danych. Tutaj już teraz nam się ta baza nie powinna załadować. Mamy error no i żeby zainicjalizować tą bazę danych, no mamy już, ona się na nowo nam utworzyła, ale teraz po odświeżeniu no tutaj pewnie wystąpił jakiś błąd, znaczy Prisma Studio łączyła się pewnie z tą starą bazą danych, więc jeszcze raz npx prisma studio muszę chwilę poczekać, ok, pewnie otworzy się jeszcze w nowej zakładce, ale teraz odświeżmy sobie to w tym miejscu. No, ta Prisma Studio, właśnie, tak jak mówiłem, otworzył nam się, otworzyła nam się w nowej zakładce, ale teraz wracamy do tej zakładki jeszcze. Enter raz, żeby tutaj wrócić. Mamy tutaj ciągle błędy. No tak, nie ma, nie ma tej bazy user w sensie, że nie jest ona utworzona, bo potrzebujemy wygenerować tą bazę danych, czyli na np. przykład NPX Prisma DB Push. Że muszę wypchnąć ten model ze schematu. Model user. Ok, i teraz dopiero NPX Prisma Studio. Skomplikowałem lekko to, to wideo, ale chciałem po prostu pokazać Ci o co chodzi z tą bazą. Że to naprawdę jest tylko w tym pliku. Tutaj nic więcej się nie dzieje. Zamykamy jeszcze raz. To nowo otwarte okno, tutaj odświeżam. I co się dzieje? User nie ma żadnego użytkownika, wyczyszczona baza. Tworzy od nowa użytkownika user not created, bo mamy jakiś błąd pewnie. Tutaj w naszym projekcie npx prisma a już wiem, znaczy nie, prisma klient się wygenerował, bo jest jeszcze tak, że jak Zmieniamy coś w naszej bazie, w sensie takim, że właśnie ją na przykład zniszczymy, stworzymy nową. To musimy wygenerować sobie klienta Prizmy, tylko że on nam się generuje też i przy Prisma DB Push. Więc tutaj zostało to zainicjalizowane, niemniej jeszcze raz sobie zróbmy ten proces npx Prisma db Push. No tak jak mówię. Skomplikowałem dodatkowo kwestię dość prostą. Mamy database SQLite. Tutaj, może, zatrzymam, zresetuję ten NodeMon, nasz serwer. I teraz sprawdźmy po odświeżeniu w bar user created. Dobra, czyli już to nam działa. Gdzieś może wystarczyło tego NodeMona odświeżyć, bo korzystał może ze starego klienta Prismy, który odnosił się do starej wersji tego pliku Database SQL, więc nie musiałem prawdopodobnie od nowa robić tego samego DB Push. Ale OK, tutaj Prisma otwiera nam się w nowym jeszcze, w nowej zakładce. to już odświeżę i powinien już być ten jeden użytkownik, Qbar. A stwórzmy sobie przy dodatkowo jeszcze bazy Lego, bazylii 9.7. I tutaj jakieś tam hasło. Tylko ważne, żebym je pamiętał przy user not created, bo stworzyłem go dwa razy, żebym pamiętał go przy logowaniu. Więc ok. dane nam się zapisują. Mamy tutaj walidację typu nie może nie być hasła, musi tu być jakieś hasło, nie może nie być loginu, nie może to być spacja tutaj, wtedy też jest missing login, bo użyłem tutaj wcześniej no, to już Jakiś zbyt długi ciąg znaków. W Prisma Studio się utworzył jeszcze raz. Nie może to być pusty ciąg znaków, bo trim trimuje, czyli przycina te białe znaki. Tutaj jeszcze raz uruchomi mi się Prisma. Mogę to w sumie zatrzymać przez. O, już dobra. Zatrzymałem, ale mogę to zatrzymać przez opcję Browser Nan, czyli nie chcę uruchamiać w żadnej w przeglądarce automatycznie nie chce uruchamiać Prisma Studio. Ok, więc kwestia zapisywania rejestracji załatwiona. Zostały nam kolejne etapy, czyli teraz już będzie w zasadzie z górki, bo już mamy obsługę bazy danych, mamy rejestrację, mamy tutaj haszowanie, has, haszowanie hasła, więc logowanie będzie bliźniaczo podobne. Zostanie nam tylko jeszcze kwestia tworzenia sesji, czyli obsługi ciastka, bo rejestracja załatwiona. Logowanie za moment sobie zrobimy, i zostanie nam jeszcze ciastko sesyjne, żeby już mieć w pełni załatwioną autentykację.